Cześć i czołem moi mili, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Kingdom Come Deliverance. Zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze szybkie przypomnienie, w opisie pod filmem jest link do Discorda. Zapraszam serdecznie, jeśli ktoś miałby ochotę wspólnie pograć. Oraz jest link do kanału Don Bomber. Ciekawy content, także zapraszam serdecznie. A w tym oto momencie już przechodzimy do gry i zobaczmy, co się wydarzy dzisiaj. Już troszeczkę sobie przeszedłem tutaj to, żeby już was nie męczyć, więc poodkrywałem. A, tu jeszcze jedno miejsce jest, ale to nic. To jedno miejsce sobie już odpuszczę, już tam nie będę szedł, póki co przynajmniej. No i co? I zobaczmy tutaj, co jest, zleceniodawca jakiś, weźmy od niego zlecenie i zobaczmy, co się wydarzy. W międzyczasie, jak sobie spacerowałem w tym oto miejscu, nastała mnie noc, jak już tam widzieliście pod koniec ostatniego odcinka. Usiadłem sobie tutaj w karczmie, po prostu przy ognisku. I wyobraźcie sobie, że jak zapadła ciemność i siedziałem sobie przy ognisku, przy stoliku, podeszła do mnie straż i powiedziała, że wciągnijmy do losu, do lochu. Nie wiem zupełnie za co. Musiałem zapłacić karę, 10 tam chyba groszy, no ale tu niestety to trochę dużo. Więc to, co ostatnio sprzedałem, już teraz straciłem, bo musiałem się wkupić do straży, znaczy tam, no żeby mnie nie zamknęli, nie? I na tym polegał mój problem ostatni. No i w tym oto momencie muszę zdobyć jeszcze więcej pieniędzy niż potrzebowałem poprzednio. Dobra, więc zerknijmy, jakie to zlecenia mamy. Może w końcu coś uda się zrobić. Pamiętam, że musimy pójść i tam jakiś gołębnik odnaleźć. Więc tam może coś być ciekawego. Coś, co uda nam się sprzedać, spieniężyć, aby spłacić dług lekarza, który się nami opiekował. Znaczy, no mną w sumie. Dobra, czy ty dziewko? Nie, ty nic nie masz do mnie. Wejdźmy i zapytajmy, co tu się dzieje. To chyba jest to miejsce. Tylko mi chyba ktoś tu uciekł. Tak, jest po drugiej stronie budynku. Dobra, czyli nie tu wszedłem po prostu. Nie ta brama. O, dzień dobry, psinko. Teraz tak. Tu jesteś pomocnik. No i rzekomo gdzieś tutaj ktoś jest. Ale nikogo nie ma. Chyba jeszcze jest delikatnie za wcześnie. W tym momencie mamy dokładnie 5:39. O 5 wstałem. No i ciekawe. Usiądź. No nie będziemy siedzieć i czekać. Tu włamanie to może nie. Dobra, w takim razie przewińmy czas. Przynajmniej o 1 godzinę. O! O! Nie, to pomocnik, ale no sprawdźmy, może to właśnie od niego coś jest. Nie. Przekupka też mnie nie interesuje. No i co? Nic, pójdźmy jeszcze raz na drugą stronę. Gdzieś musi być ten ktosiek. Ludzie dopiero co wstają. Także no... Albo jest jeszcze w budynku, nie wstał. Widać, 6:00 to jest jeszcze za wcześnie. Umyj się. Proszę bardzo. O, proszę, pięknie. Zawsze trochę czyściej będziemy wyglądać, to i ludzie inaczej będą na nas patrzeć. Bo to jednak tutaj jest dość istotne. No i... Pomocnik w dalszym ciągu. No nie fajnie. No nie chciałbym stąd uciekać. To lipka, no. Co tu poradzić? W tym momencie. Milan, pewnie o ciebie chodzi. Good day to you. What do you need? Are you the brawler who takes bets?
What's it to you? I'm a Scalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver, got it? Why for silver? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labor, but you, you've got coin. Are there any rules? Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs, loses. And no knives, axes, or any of that shit. You'll forfeit your wager for that, got it? All right, let's fight then, if you think you can take me. Hold your horses, laddie. First, you have to prove you're a worthy opponent for me by beating two other regular brawlers, Steven and a fellow they call Ringlet. Okej, no to już coś wiemy. Take care, Dobrze, okej. W takim razie tu już można pieniądze zarobić. Mam jeszcze B i C, także tam pójdziemy im mordę oklepać. Gdzie to jest? Tutaj jest. Pokonaj Pakosza i Stefka. Okej, no to trzeba tu pocisnąć do nich i załatwić tą sprawę. Zawsze to troszeczkę więcej grosza będzie. A ja spałem w takim obozie. Ja wam to kiedyś pokażę, jak to fajnie wygląda. Dobra, zacznijmy od C. Dlaczego by nie? Idziemy, biegniemy tam. Przepraszam, chyba oni tam niżej są. No, tak właśnie będzie. Trzeba zejść w dół. No nie żartuj. A on jeszcze śpi. Pakosz. A to? Antonina. Dobra, Pakosz. Dawaj. Nie ma spania. Shit. Sod off. Kawe, nie da rady się go. Nie jestem w stanie go wkurzyć. Sod off. Dobra, musi śpię. Oj, kolejny. No, clear off, let me sleep. Czyli do nich będzie trzeba wieczorem najwidoczniej przyjść. Nie jestem w stanie z nimi pogadać. No każdy, kto ma imię, to znaczy, że jest ważny. Wszyscy. Baro. Baranowa. Ej, Baranowa. Czekaj. Sorry to interrupt, but it sounded like you might need some help with something. What? No, nothing. What did you hear? That you might have hidden. You heard wrong. There's nothing hidden anywhere. And you leave my man alone. Understand? As you wish. Take care. Czekaj, pani, no pogadaj jeszcze ze mną. How does life in Rat-Eye suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. Did you find out what actually happened? What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that has to suffer for it. Same as always. I reckon they was after the silver mines, wasn't they? Good luck then. Dobra, czy te już nie, jeszcze te psiuty nie wstały. Dobra, czyli ich na razie nie mogę załatwić. Muszę z tym poczekać. Ten poszedł tam. O proszę. Tu było zlecenie i już zlecenia nie ma.
Jak to się wydarzyło? Gdzieś stąd mi zlecenie poszło. Jeszcze nie wiem gdzie. No nic, dobra. Teraz tak, co by tu wymyślić? Tych nie mogę, tam jeszcze nie pójdę, bo nie mam hajsu dla dziada. Okradać go nie umiem. No nic, no trzeba w takim razie pójść tutaj dalej się błąkać. Odkryjemy, może jeszcze jakieś zadanie będzie. No na razie będzie takie błąkanie się po okolicy, żeby wszystko poznać, zobaczyć. I zaraz ruszymy dalej z fabułą. Szybkiej podróży. No i fajnie. Będzie można tym się wspomagać, żeby tak nie biegać za każdym razem. Więc... Aha, przeszedłem. A, muszę wejść tędy. No dobra. To był krzyż pokut? Nie. Dobra, coś jest tutaj. Arena, okej. Okay. A komuś tu w mordę można dać? Komuś poćwiczyć? Powalczyć? Nie widu, nie słychu żywej duszy. Dobra. To idziemy teraz tutaj. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Kolejna arena i potrzebujemy kogoś z imieniem. Nie ma nikogo. Co tu jeszcze mamy? Tu jest jeszcze to niezbadane miejsce. I jak już to sobie odkryjemy, to spróbujemy się przenieść do skalicy z powrotem. Okej, nie w tą manię. I pójdziemy do tego gołębnika, może tam naprawdę coś będzie ciekawego. Thank you.
look out. Dobra, czyli nic ciekawego. Dobra, jak się... O kurczę, jaka to mapa będzie... O ja pierdziu, ona jest naprawdę duża. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. A trzeba się dostać do skalicy. A, dobre. Zrób mi przysługę. No tak, no tego nie mogę zrobić. Jeszcze, bo tamte mieszczuchy jakiś śpią. To... No mogę ukraść ten pierścień. Niby. Dobra, na razie już pójdziemy tutaj, zrobimy to. Zobaczymy, co się okaże takiego w tym gołębniku. Szybka podróż. Też szybko udać się? Okej. Proszę, i sama mapa się odkrywa. Nie, nie odkrywa się mapa. Przecież jak ja bym musiał z buta tam drałować sam, to by był jakiś obłęd. O, masz, zasadzka. Zatrzymaj się, uciekaj. Zatrzymaj się. O kurwości. O, to mogłem uciekać. No to słabo. Ze mną jeszcze pies mnie atakuje. Ja pierdziu. Nie cholery. O kurde. Ja pierniczę. Ej, no tego to ja się nie spodziewałem. No tego się za cholerę nie spodziewałem. O kurde. Dobra, czyli tak, porozmawiałem z tobą. No nieźle. W takim razie przewinimy sobie czas. O 2 godziny, nawet 3 godziny. Może ci wstaną. Ja z nimi w ogóle nie miałem szans. Ich było 3, ja byłem 1. Jeszcze nie umiem się bić, walczyć. Także no to był duży problem z tym. Nawet nie było opcji. Chyba wstali. Wagabunda. O, ciebie nie znam, panie. What you hanging around for? Don't you have any work to do? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't even set foot on the square without the catchpoles pouncing on me. So you're a pickpocket? All right, get to the point. But keep your hands where I can see them. My honestly begged Russian were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. He claimed I stole them and took them for himself, the swine. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong, I'll give you a share and teach you a handy trick too. What do you say? All right. Mogę to zrobić. I can manage that. How much coin are we talking about? Everything he has on him. Half is yours. It all sounds a bit fishy. Well, take it or leave it. But if you get my money back from Pazdera the guard, I'm sure I can put some more work your way. Good luck to you. No i fajnie. Ciekawe kolejne zadanie się pojawiło. Tamte mordeczki gdzieś mi uciekły. Stały i uciekły. Zwiń 50 groszy strażnikowi. Czekaj, panie, a to żebrak. Ciebie nie chcę.
Stefan. Wow! What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. But what about you? How did you get out of Scalis? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night, and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Zeratsi would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. No nie, nie, żadne do zobaczenia, panie. Trzeba się ugadać. How does life in Rattai suit you? And them Rattai folk would rather drive us out of here. They won't give us no work, and they won't let us beg. So what are we supposed to do? Fucking war. You're Stephen, aren't you? Milan tells me he won't fight me until I beat you. Oh, yeah? And why would you want to? Well, never mind. I'll fight you if you pay me. What do you say? Forget it. That's a swindle. Take care now. Co jest? No przecież musimy sobie poryju dać. Let's fight. Have you got coin? I already told you I won't fight for the fun of it. Forget it. That's a swindle. Ajajaj. No tam mi też zabrał hajs. Cholera, no wszędzie ten hajs jest potrzebny. Teraz muszę coś sprzedać. Mogę też ukraść, ale nie, nie będziemy tym ukradli. O, marchew już się psuje. Trzeba marchew sprzedać całą. Jeden i dziewięć. Wszystkie jabłka też sprzedam. Dlaczego mam to nosić? 4,5 grosza dostanę. Trzeba się potargować. Może piątaka od niej wyrzydzę. Satisfied? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Oh, you're flaying me here. Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Czyli 4,7. No dobra. Okay, no. For that. Carrots and apples picked today to put a smile on your face. Dobra, czy za tyle będzie się ze mną tłukł? Bo cholera, nie mam więcej hajsu. I to jest mój olbrzymi problem. Let's fight. Have you got coin? I already told you I won't fight. Good luck to you. O, za 2 grosze. O kurde, panie. Ty nawalasz. Jak szalony. Bohajeo! A mi dał po ryju. Kurde. Ała. Kurde, dostaję po ryju niesamowicie.
Fucking hell! What's up? Shit yourself? Ach, mi dał po ryju, no. Dobra, udało się. Kurde, nareszcie. Weź ciało, zabij, łupimy. Dużo ma, 39. Bierzemy. Obziąłem wszystko od niego. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, że wziąłem wszystko. Ale okej. Kurde, też trzeba wszamać. Chyba może tu jakiś gar jest? Jest palenisko? Jest gar. Coś trzeba zjeść. No, pięknie. Dobra, z jednym łajdakiem już wygrałem. Także tu jest już duży plus. Daje się to jemu oddać, czy nie da się? Tak trochę głupio go zostawić bez niczego. Chodź tu. O, jeszcze się mogę z nim bić. No patrzcie, jakby nigdy nic. No dobra, koniec rozmowy. Znajdźmy teraz kolejnego, ale nie, ja muszę teraz wypocząć, bo to tak łatwo nie pójdzie. Ale ładnie, zrobiliśmy już 40. Sen i zapis. No dobra, musimy przespać, trochę się zregenerować. Żeby iść komuś mordę oklepać. To niestety, ale trzeba. O, dłużej nie mogę, a tu będzie już noc. Ej, to nie fajnie. Ale jak mus to mus. A do Skalicy pójść, no to też tam, jak wcześniej zauważyliście, nie jest za kolorowo. Ktoś mnie po drodze napadnie i co? I dupa. Kamieni kupa. Ciekawe, czy jeszcze teraz mogę pójść spać od razu. Idziemy zjeść. Idziemy spać. No co jest? Co ty nie umiesz? Nie umiesz skakać? O, nie ma nic, wrzuć coś do gara. Wrzuć. Nie mam nic. Nic nie zjem. Ugotuj. O kurde. No nic, dobra, spróbujmy teraz pójść spać. Bo teraz jest bardzo niebezpiecznie chodzić gdziekolwiek. Tam jeszcze jest jedno palenisko? Nie. Tylko lampa. Nie mogę iść spać. O kurde, to jak ja teraz mam funkcjonować w nocy, to jest bardzo niefajnie. Bo ja teraz nic nie mam do roboty. Ale miazga. No to bardzo słabo. A jest która godzina? 22 i do rana muszę wytrzymać. O cię licho. Jest bardzo źle. Nic, zapalmy pochodnie.
Oj, 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 oj. Jest nieciekawie. Aż naprawdę nie wiem, co robić ze sobą i ze swoim życiem w tym momencie. Bo to jest taka godzina, że tutaj no ni cholery coś porobić. Ach, kurde. Dobra, moi mili. No nie będę zbędnie tu przedłużał. Na tym zakończymy póki co. Dziękuję wam bardzo i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.